Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Widzieliśmy go wzgardzonego i najpodlejszego z mężów, i zasłoniona twarz jego i wzgardzona. Przytuleni do stóp Matki Bolesnej, z tego samego miejsca, przy murze dziedzińca, na którym Jezus cierpi, rozważajmy boleść Maryi w następnej scenie ukoronowania Jezusa cierniem. Kaci, widząc, że Jezus jest już ledwie żywy i obawiając się, by nie umarł, zaprzestali strasznej katuszy biczowania. Po chwili milczenia do uszu Maryi doleciał odgłos upadającego ciała i śmiechy zgrai. To Jezus odwiązany od słupa, nie mając sił, by się utrzymać na nogach, upadł. O niepojęta miłości Boga, wyniszczająca się tak do ostatnich granic dla człowieka. Oto Ty, moc sama i potęga, leżysz bezwładny w kałuży swojej krwi, po czym czołgasz się jak dziecię nieletnie na miejsce, gdzie leżały Twe szaty, by okryć nimi swe poszarpane wstrzępy ciało. Teraz już przecież spoczniecie, Kaci, widząc Jezusa na pół żywego. Teraz już nasyciliście się, kapłani i faryzeusze, w tak strasznym stanie widząc Nazarejczyka, którego widok kłuł was w oczy. Ale nie, złość ludzka jest wprost niepojęta. Zobaczyła zgraja, że Jezus ma jeszcze głowę zdrową, nieporanioną i nie mogła się zgodzić, by tak mogło zostać. Odzywają się głosy, że Nazarejczyk zwał się królem, więc go ukoronować trzeba. Ale jaką koroną? Nie tylko koroną wzgardy, to dla nich za mało. Korona musi być również bolesna. I dolatują znowu do uszy Maryi słowa, by ją uwić z ciernia, a oklaski potwierdzają pomysł. Słyszy Maryja, jak mówią o płaszczu szkarłatnym, o trzcinie, a potem odczuwa całą potworną scenę wtłaczania Jezusowi na głowę korony, której kolce wbijały się w święte skronie, niektóre aż do mózgu. Słyszała wszystkie bluźnierstwa, wszystkie drwiny i szyderstwa, całe to naigrawanie się z Jezusa jako króla. Co wtedy czuła w sercu? Wszak miała zawsze w pamięci słowa usłyszane niegdyś przy zwiastowaniu. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a jego panowaniu nie będzie końca. A oto teraz, jakież królestwo Jezusa, jaka jego korona, jacy jego poddani i słudzy. O jakże głęboko odczuwała Maryja poniżenie i wzgardę syna. Wszak dla matki nie ma nic smutniejszego niż widzieć wyśmiewane i poniewierane swe dziecię. A cóż dopiero dla takiej matki jak Maryja, która dobrze wiedziała, kim jest jej syn. Widzieliśmy go wzgardzonego i najpodlejszego z mężów. Proroctwo Izajasza spełniło się całkowicie. Maryja widziała, że jej Jezus był człowiekiem najbardziej wzgardzonym w całej Jerozolimie, w całej Judei. Ten sam Bóg, który mocą swojej prawicy kierował przez długie wieki ludem izraelskim, który wybawił go z tyranii Egiptu, tyle razy zgromił jego wrogów, teraz stał się igraszką, pośmiewiskiem tego ludu. Ten sam, którego koronę stanowił słońce i gwiazdy, którego płaszczem nieskończone piękności wszechświatów, na którego skinienie czekają tysiące chówców niebiańskich, duchów, trzyma teraz trzcinę w drżącej dłoni. Barki jego okrywa splugawiony łachman, a głowę spowija straszliwa cierniowa korona. Gdy patrzymy na świętych, widzimy, że oni ukochali Jezusa do szaleństwa. I gdy rozważamy dobrze tę scenę i inne z męki Jezusa, ujrzymy, że inaczej być nie może. Tu nie ma dwóch dróg. Miłości Jezusa ku nam nie można mierzyć jakąś miarą. On umiłował do szaleństwa, więc i Jego trzeba ukochać do szaleństwa, by choć w małej cząstce odwzajemnić się za miłość, jaką nas ukochał. Połowiczna miłość takiej istoty jak Jezus jest raczej szyderstwem, drwiną, odziewaniem go w łachman niż miłością. A jeśli jeszcze mało nam mówi widok Jezusa na podwórzu Piłata, spójrzmy na Jego matkę, słuchającą tego wszystkiego i miejmy litość nad nią. Przecież to matka, a z matką zawsze się współczuje. I zasłoniona twarz jego i wzgardzona. Jak biczowanie było wynagrodzeniem za grzechy nieczystości, tak ukoronowanie cierniem Jezusa, te drwiny i szyderstwa były za grzechy pychy. Jeśli więc chcesz się wynosić nad innych, woła święty Bernard, jeśli chcesz, by cię uwielbiano, darzono szacunkiem, jeśli chcesz ozdobić swą skroń koroną chwały, przypatrz się najpierw tej ukoronowanej głowie twego Zbawcy. Najświętszy z synów człowieczych, co nie uczuł w sobie ni jednego poruszenia pychy, najpokorniejsza jego matka, służebnica pańska, cierpią najwyższą wzgardę i poniżenie. Ta scena dobrze rozważona da głębsze zrozumienie pokory chrześcijańskiej niż długie traktaty i rozumowania.
Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.